Cześć. Drużyna łowców na Rybach na Dolnej. Nowe miejsce. Zmiana prezesa. Zmiana prezesa, tak. Tutaj nowy fotel, nowe wędki. No, czekamy na rybkę. Na razie jesteśmy godzinkę. Ja jeszcze może do jutra, do tej, mniej więcej do tej godzinki. Dobra, Michał, to się stało. Drużyna łowców. 4 godziny łowienia. Dokładnie, 17.30 albo 18.00. Ryba życia leży przede mną. Jeszcze nie zważona, zaraz ważymy, ale tak wstępnie oceniamy na pewno ponad 20. 23 kilo. 23 ma, no tak wstępnie zważyliśmy, wyszło 23 z hakiem, ale pokażemy do kamery. Zważymy jeszcze dokładnie. No piękny. Piękny karpik. Piękny karpik. Piękny. O, ale tu widać, że piękny. No dobra, zważymy, damy znać. Poznanie. No dobrze rozpoznałeś teren, Michaś. No wiesz, no. Starałem się, jak mogłem. Nie chcę nic mówić, ale dobrze rozpoznałeś. Dobra, jedź z nim. Nie, to było szybciutki, holny, wymęczony to. Ale masakra. Ale popłynął. No pięknie, gratulacje. Kontynuuj to. To jest parę słów jeszcze na gorąco. A muszę? Po trzech godzinach przerzuciłeś. Nie no, jeszcze jestem mokry, nie? Wszystko ten mokre, dresy mokre. Masz prawo. No. Rączki się trzęsą. 3 godziny. Miota alkoholu. O dziwo, 3 godziny od ryby, no co? No. Właśnie przed chwilą zarzucił w końcu tą wędkę szczęśliwą. Tak, w końcu. No, założyłem ci żarek, nie? Musiałem, nie było ciężarka? Nie. Poszedł, tak? Poszedł. No. Poszedł. No nic, no 22 700, no piękna rybka, no życiówka. Ktoś musiał złowić w końcu, nie? W końcu ktoś mi zaczął wspierać w tej drużynie łowców, no cieszę się, no. Także... Ale... Nie no, myślę, że tutaj połapiemy, no, z tego co tutaj widać, co się dzieje, no to są spławy, są rybki. Tak, tym bardziej, że ten, nie, w sumie nie ten, nie liczyliśmy, no. Wyjeździe podwójnie się liczy, nie? Ponoć tak mówię, nie? Tak mówią. No, liczy się pojedynczo, ale wystarczy. No. Tak samo żyłeś, to wiesz, nie? No, samo żyłem, to wiem, no. Samo żyłem, to wiem. No fajnie, no i najlepsze jest to, że ta rybka nie kuta, tak? Wszystkie te rybki, co tu... No co ja tam łapałem, co ty łapałeś, wszystkie... Piękny pysk, nie? Nie jest takie typowo rzeczne, że... Tam... No nie są typowo, nie są w ogóle rzeczne, no. Wygrzywicone są zajebiście. Wszystkie są takie, no. No ale to nie, no raczej tak tu jest, no. Zresztą ja tu nie widziałem żadnego takiego rzecznego typowo złapanego. No i tym bardziej, wiesz, fajnie walczą, nie? Bo teraz, kurczę, spieprzają, wiesz, te swoje rejony. Ten też, kurczę, fajnie pojechał, wiesz.